Żeby zamówić telebusa, nie trzeba już dzwonić do dyspozytora. Wystarczy do tego nowa aplikacja, którą stworzyło Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne ZA w Krakowie, albo strona internetowa, na której też będzie można zamówić przejazd telebusem. Jak to zrobić? Jeżeli chcemy zamówić telebusa przez stronę internetową, jesteśmy nowym użytkownikiem telebusa, najpierw musimy się zarejestrować. Aby to zrobić, musimy podać kilka naszych danych, imię i nazwisko, adres mailowy oraz numer telefonu komórkowego. Numer telefonu komórkowego będzie bardzo ważny, on będzie bardzo pomocny przy zamawianiu tej usługi i potwierdzaniu tej usługi przejazdu telebusem. Musimy także podać nasz login oraz hasło. Po wpisaniu loginu i hasła, zaakceptowaniu regulaminu, otrzymamy na podany wcześniej numer telefonu komórkowego specjalny PIN. Po wpisaniu tego PIN-u będziemy mogli już zalogować się na stronie internetowej i zamawiać usługę telebusa. Po zalogowaniu się na stronie internetowej telebusa będziemy już mogli złożyć zlecenie przejazdu takim telebusem. Aby to zrobić, wybieramy zakładkę Nowe zamówienie. Po wybraniu tej zakładki przechodzimy już do podania czasu, terminu, w którym chcemy, żeby telebus po nas przyjechał, oraz miejsca. Możemy to zrobić albo wybierając przystanek z listy, a także możemy to zrobić z mapy. Po wpisaniu wszystkich parametrów podróży, a więc tego, ile osób będzie podróżowało, czy będzie podróżowała osoba z ograniczoną mobilnością, potwierdzamy zamówienie. Oczywiście zamówienie możemy w każdej chwili modyfikować. Możemy także, jeżeli coś nam wypadnie, nie będziemy mogli odbyć takiej podróży, anulować. Aby to zrobić, wystarczy wejść do zakładki rezerwacje i tam możemy dokonać pełnej modyfikacji naszego zleconego przejazdu telebusem. Jeżeli ktoś jest zainteresowany nie jednorazową podróżą telebusem, ale tym, żeby podróżować cyklicznie, na przykład w każdy poniedziałek albo inny dzień tygodnia, może też złożyć takie zlecenie. Trzeba tylko pamiętać, żeby zrobić to na co najmniej 30 minut przed planowanym terminem podróży. No i można to zrobić na okres nie dłuższy niż 14 dni. Decydując się na wybór jednorazowy czy też cykliczny przejazdem telebusem, otrzymujemy oczywiście potwierdzenie o takim przejeździe i możemy wybrać na stronie internetowej, jak wcześniej przed tym odjazdem zaplanowanym chcemy takie powiadomienie otrzymać. Może być to 10 minut lub dłużej. I wtedy na podany wcześniej numer telefonu komórkowego otrzymamy przypomnienie, że za 10 czy 15 minut na wybrany przez nas przystanek przyjedzie telebus. Zlecenie, które składamy na stronie internetowej, jeżeli zostanie potwierdzone, jeżeli system już potwierdzi to, że możemy podróżować o określonej godzinie z określonego miejsca, to potwierdzone już zlecenie pojawi się w zakładce Zamówienie przyjęte do realizacji. Trasa, którą wybraliśmy, będzie widoczna na mapie, będzie miała taki specjalny kolor. My będziemy mogli sprawdzić dokładnie trasę, po której pojedziemy. Oczywiście, jak już zlecenie będzie realizowane, będzie do nas jechał telebus, będziemy mogli przejazd telebusa także śledzić na żywo na tej mapie.